Hej, Lisica. No hej. Boże, ja padam na ryję. Taka masakra w robocie, że nic nie daje. Spokojnie, już za chwilę nie będziesz mieć problemów z za dużym ruchem w pracy. Dlaczego? No bo wracam do Scarface, no i mam zamiar tak rozkręcić tam ten lokal, że już nie będziesz mieć problemów z nadmiarem klientów. Halo? O czym ty gadasz? No ale co mam powtarzać 100 razy? Wracam do Scarface od jutra. To co, może chcesz mi powiedzieć, że znowu będziesz przyjaciółeczką z tą Sarą? A może nawet będę i ty mi nie zabronisz. Ja nie wierzę własnym uszom. To jest laska, która wsadziła Oskara do więzienia, próbowała wsadzić Monikę. Nie, no to akurat nie ona. Bo co? Bo ona tak mówi? Uff, to matka Krzyśka. Co? To matka Krzyśka twierdzi, że Sara nie doniosła na Monikę? Nie rozumiem. Nie głąbie. Ty chyba naprawdę jesteś zmęczony. Matka Krzyśka doniosła na Monikę. Irek! Co? Nikomu ani słowa, rozumiesz? Jak coś wypaprasz tym swoim dłaśnym jęzorem, to jest tajemnica. Rozumiesz? Kochanie, wiesz, co to jest tajemnica? To jest taka rzecz, którą mówimy tylko jednej osobie naraz. Bardzo śmieszne. Nikomu ani słowa, Irek. Obiecaj. Słuchaj, Monika spróbuje się z nią jakoś dogadać. Kurde, ale news. Irek! Rozumiesz, kiedyś ci urwę ten jęzor, a Monika coś dołoży od siebie. Dobra. Dobra, ja widzę, kochanie, że to jest sytuacja delikatna i złożona, także nikomu ani słowa nie powiem. Ani słowa? Ani słowa.